Przemyślałam to wszystko aż do dna. Tyle myślałam. O tobie. I o sobie. Nigdy właściwie nie chciałeś mnie mieć w całości. Może sam o tym nie wiesz, ale tak było. Zawsze coś z siebie przede mną zamykałeś. Nigdy nie mogłam tam przeniknąć, jakkolwiek chciałam. Tak bardzo chciałam. Zawsze było tak, jakbyś mógł zaraz odejść. Policja mogła cię wysiedlić, mogłeś zniknąć jakoś inaczej. Z własnej woli po prostu tu nie być. Wyruszyć dokądś. Nigdy nie miałam pewności. Zawsze. Zjawił się ktoś, kto mnie potrzebował. Nikogo oprócz mnie. Całkowicie. Na zawsze i bez żadnych komplikacji. Nie chciałam. Śmiałam się, bawiłam się nim. To wyglądało tak bezpiecznie, aż w końcu stał się to jakimś... który we mnie też się wzbudził. Opierałam się i nic nie pomagało. Nie pasowałam do tego i nie wszystko we mnie było pożądaniem. Tylko jakaś część. Ale to mnie wciągało, jak obsuwanie się sieni, z którego najpierw się człowiek śmieje, a później zatrzymać i nie może się bronić. Ale moje miejsce nie tam. Ja należę do ciebie. Nie chcę nic zmieniać. To minie. Należy do ciebie. Czemu powracam? Czemu stoję pod twoimi drzwiami? Czemu wyczekuję na ciebie, a ty mnie wyrzucasz, a ja wciąż wracam? Wiem, że mnie wierzysz. Myślisz, że mam jakieś inne powody. Ale jakie? Gdyby mnie tamto zadowalało, czyżbym tu wracała? Zapomniałabym o tobie. Mówisz, że szukam w tobie bezpieczeństwa. Nieprawda. Chcę miłości.